Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wideorecenzji na portalu Zegarki i Pasja. Kolejny raz mam przyjemność zweryfikować to, o czym już pisaliśmy na portalu Zegarki i Pasja na bazie materiałów prasowych producenta, z tym, jak zegarek wygląda w rzeczywistości. Przedstawiam Movado 1881 Automatic. Cechą charakterystyczną i motywem przewodnim większości zegarków Movado jest inspiracja tarczą muzeum, bo właśnie z tym producentem jest ona kojarzona. Słońce w pełni stało się symbolem upływającego czasu. Nathan George Horwitt, twórca tarczy muzeum, powiedział: nie znamy czasu jako sekwencji liczb, ale przez pozycję słońca, gdy Ziemia się obraca. I stąd właśnie samotny punkt na godzinie 12, który symbolizuje właśnie słońce w południe. Prezentowany zegarek to przedstawiciel ukazywany już na łamach portalu Zegarki i Pasja kolekcji 1881. Nasz egzemplarz z granatową tarczą prezentuje się doskonale. I warto wspomnieć w tym miejscu, że według mnie dużo lepiej niż na zdjęciach producenta. Ma stalową kopertę o nieprzesadzonym rozmiarze 39,5 mm. Ma ona taką konstrukcję, że mimo iż postarano się od początku, by nie była zbyt gruba, to optycznie staje się jeszcze bardziej płaska. Dzieje się tak dzięki skośnym, lekko bokom koperty, która nieco zwęża się ku dołowi. Koperta jest dobrze wykonana. Powierzchnie polerowane są wysokiej jakości i to samo można powiedzieć o szczotkowanych bokach koperty. Wąska, ale nie przesadnie wąska luneta jest także wykonana bez zarzutu, jeżeli chodzi o jakość, a jednocześnie podkreśla przeznaczenie tego zegarka do raczej eleganckich strojów, choć trzeba przyznać, że w zestawieniach dużo mniej formalnych zegarek według mnie prezentować się będzie również wyśmienicie. Przeszklony, przykręcany na cztery śrubki dekiel ukazuje nam mechanizm. To ETA 2824. Ale w tym wydaniu naprawdę, jak widać, świetnie wykończona i tworzy bardzo przyjemny dla oka obraz. Także tarcza, kluczowy element zegarka, jest bardzo ciekawa. Choć stonowana i komponuje się z tym opisanym wyżej wrażeniem lekkości i elegancji zarazem całego projektu. Mimo inspiracji czystą formą tarczy muzeum, zastosowano jednak indeksy godzinowe, które ułatwiają odczyt czasu. Na jednolitą powierzchnię tarczy nałożono na jej zewnętrznej części pierścień, dość szeroki, na którym jest naniesiony szlif słoneczny. Pierścień ten ma wycięcia w miejscu indeksów godzinowych. Krawędź tego pierścienia ma także naniesioną w postaci nacięć, wgłębień, podziałkę minutową. A w tych miejscach, gdzie ta podziałka schodzi się z indeksami godzinowymi, mamy takie jakby srebrzyste wkładki. Na godzinie 12 mamy w tym pierścieniu okrągłe wycięcie, w którym umieszczony jest lśniący, wklęsły punkt, właśnie ten charakterystyczny dla tarczy muzeum. Bardzo fajnie wygląda, szczególnie że widziany w nim obraz obrócony jest o 180 stopni. Można bardzo fajnie sobie podziwiać odbicia w tym punkcie. Po drugiej stronie, nad godziną 6, ten dominujący punkt tarczy stara się nieco równoważyć również okrągłe okienko datownika. Dwupłaszczyznowe wskazówki w stylu Dauphin odbijają światło i wpływają bardzo pozytywnie na czytelność zegarka. Dobrej jakości skórzany czarny pasek dopełnia całości. Na nadgarstku zegarek prezentuje się bardzo dobrze i mimo tego, że nie jest zbyt duży, myślę, że bez problemu będzie się dobrze prezentował na obfitych nadgarstkach, ze względu na to, że średnica samej tarczy jest dość duża. Oczywiście tradycyjnie zapraszam serdecznie do recenzji na portalu Zegarki i Pasja, gdzie mamy cały szereg szczegółów technicznych oraz wiele zdjęć tego zegarka. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.